kurde, próbuję ten tor przejechać. Srebro dam radę zdobyć, a złota no nie da rady, kurczę, coś nie potrafię. Niby łatwe jest do przejechania, ale żeby zdobyć te 4000 punktów, to nie wiem, co trzeba zrobić. Raz już mi się udało takie przesadzone kąty ogarnąć, coś takiego jak teraz, tylko że przesterowałem. I dalej nie miałem, nawet nie miałem 3500 punktów, a trzeba mieć 4000. Ja nie wiem, co na tym torze trzeba zrobić, żeby tych punktów natrzaskać. Czy tu się liczy duży kąt, czy duża prędkość bardziej? Tak nie wiem, na co się tutaj nastawić. Zresztą to są punkty, tutaj dużo ślizgów zrobiłem, które mi się po prostu podobały, tak? Były fajnie wykonane, nie najechałem nawet na tarki ani nic. I to chyba się liczy. Te punkty, no, na jednej trasie na przykład punkty bardzo łatwo było zdobyć, a na... Ale beznadziejnie teraz pojechałem. Na jednej trasie punkty bardzo łatwo było można zdobyć. Tak przejechałem byle jak, zdobyłem 6000 punktów na 3000 na złoto. A na tej trasie nie mogę zdobyć tych 4000, nie? Tak. Wydaje mi się, że po prostu tutaj w tej grze punktacja jest trochę źle wyskalowana. Teraz spróbowałem zrobić takie duże kąty i tam miałem niby punkty 3 razy 2000. O, i to jest chyba mój najlepszy przejazd pod kątem punktów, ale on mi się zupełnie nie podobał pod kątem takiej czystości tego driftu. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Nie podobał mi się ten drift. Ale tak, siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Drift 21. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i trzymacie się fantastycznie. Zobaczmy, my skończyliśmy ostatnio na tuningowaniu, na dostosowywaniu samochodu do time attacku. Ja sobie wybrałem, że to będzie Mazda RX8, ale jak widzicie, tutaj jeszcze work in progress jest. Tutaj żeśmy załadowali za dużo mocy. Co to? Nie chcę teraz wielu graczy. Załadowaliśmy tutaj za dużo mocy i tej mocy będzie trzeba odjąć. Silnik, który tutaj mamy, jest 3-rotacyjny albo 4-rotacyjny. Jakieś przesadzone wartości, jeśli chodzi o moc. Tak, 4-rotacyjny. Także myślę, że spróbujemy zrobić samochód z mniejszym silnikiem, z mniejszą mocą przede wszystkim, bo tutaj nawet nie dało, jak wsadziłeś ten 4-rotacyjny silnik, no to nie dało się nic zrobić, żeby ta moc była mniejsza jak 700, tak? Koni mechanicznych, co jest kurde za dużo. Zwróciliście mi uwagę w komentarzach, że mam tutaj też złą oponę i faktycznie, ja myślałem, że wsadziłem dużo szerszy kapeć, a wsadziłem 65. I tutaj z przodu też mam 65, także do tyłu spróbujemy jeszcze, zanim wymienię ten silnik, spróbujemy sobie z tyłu tę oponę zmienić na szerszą, czyli będzie trzeba też chyba dać inną felgę, tak? Tak myślę, a może nie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aha, tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. Zobaczcie, jak mamy 18, to nie możemy dać szerszej opony jak 265. Nie, dopiero jak włożymy 19, to możemy 295 założyć. Z tym, że tutaj 19 nie wchodzą. Nie pasują te felgi. Ja tutaj wygenerowałem tą 19. Aha, bo tu tylko oponę dałem. To zobaczcie, no jest kurde większa jednak trochę, no nie. Nie będzie pasować. Także, no tutaj nie założymy 19, a co za tym idzie, nie założymy też szerszej opony w tej grze, no nie? Także będziemy musieli coś poszperać z mocą, jej jest po prostu za dużo i w pewnym momencie samochód jest ciężko opanować. Ja to robię czysto teoretycznie, bo zastanawiam się, czy w tej grze w ogóle da się zrobić samochód do time attacku typowo, a nie do driftu.
No i dobrze, silnik mamy już skończony, mamy silnik 3-rotacyjny i może uda się zrobić, żeby nie był z turbodoładowaniem. Nie chodzi nam o to, żeby silnik miał bardzo dużo mocy, tylko żeby samochód generalnie po zamontowaniu silnika był w miarę do opanowania, no nie? Tutaj wymontujemy sobie skrzynię biegów. Musimy te rury interkulera wywalić, bo żeśmy mieli tutaj mocno stunigowaną jednostkę i do time attacku to było trochę za dużo. Dobrze, zobaczymy, czy uda nam się już wsadzić ten silnik. Montujemy i teraz będziemy mogli instalować dodatkowe rzeczy, które nam tu zostały do zamontowania. Silnik 3-rotacyjny bardzo podobnie się montowało jak 4-rotacyjny, z tym, że niektóre części trzeba było kupić, bo no, nie pasowały, tak? Więc to nie jest tak, że układanka się po prostu nam nie zgadzała. Ty, a co tutaj? Nie no, nie mów, że ja tutaj powinienem jakąś turbosprężarkę jeszcze dać. To jest takie trochę dziwne w tej grze, że możemy wszystkie te części powielać bez, wiesz, żadnych konsekwencji. Jak możesz sobie milion takich skrzyń, wiesz, pojawić, albo interkuler. No nie, nie ma żadnych problemów z tym. No dobra, co my tu musimy zrobić? Tutaj trzeba coś dodatkowo odprowadzić. Zobaczmy. No dobra, zobaczmy teraz. Rucham hamownię. I wyszło nam, słuchajcie, no 537 koni mechanicznych. To ja myślę, że jest bardzo spoko. Tylko czekaj, no co robią te rury tutaj? Halo? Gdzie one tam? Aha, to pewnie do tego pośredniego. Dobra, on nie jest używany w tym samochodzie, no nie? To jest jeszcze taki interkulerek. To możemy go wywalić, no właściwie to tylko kosmetyka dla nas jest. A tutaj rury były wyprowadzone, on jest tu przyczepiony, ten średni tutaj. Czy duży? On jest, to jest duży, okej, nieważne. On nic nie robi, no bo nie mamy turbosprężarki, prawda? Mamy tylko ten jeden, tą jedną chłodnicę tutaj i właściwie tyle. I z tego, żeśmy uzyskali, moi drodzy, 500 koni mechanicznych. To powinno nam spokojnie wystarczyć, żeby samochód bujnąć. Jeszcze sobie upewnimy się... O, teraz... Zobacz. O Boże, jak ja uwielbiam te gry, one są dziwne niekiedy. Zobaczcie, wymontowaliśmy ten duży interkuler, który nie był do niczego podłączony i straciliśmy 13 koni mechanicznych i 10 Nm. No to nie było do niczego podłączone, no to te dwie rury wystawały sobie, wiesz, swobodnie. A jednak proszę bardzo, jednak jakoś ta moc spadła, samochodowi się nie spodobało. Prawdę mówiąc, powinny jego osiągi nawet wzrosnąć, no bo spadła jego jakaś tam waga, no nie? No dobrze, już nie czepiajmy się takich, wiesz, pierdół. Sprawdźmy ten samochód, bo my mamy tutaj wyzwania do roboty. Jesteśmy teraz na torze trening wersja pierwsza. Próba czasowa, no i robimy, moi drodzy, pierwsze podejście. Zobaczmy. Staram się nie driftować. Uuu, nie skręca! O kurde. To było mega dziwne. Jaki ja czas tu w ogóle? 18, musimy mieć 16. Pojechałem byle jak. Nie driftujemy, hamujemy. Może trzeba te hamulce wyregulować jeszcze. Ej, on driftuje. Nie no, 17 to jest za dużo. Ale trochę już szybciej mimo wszystko. Z dwójki ruszam. Nie ma problemu. Ej, ale... Ja się obawiam, że w tej grze nie da się zrobić tak samochodu, żeby był typowo pod time attack. No, jaki jest sens? Nie rozumiem tego. Jak robimy samochód pod time attack, no to chodzi o to, żeby był jak najbardziej, wiesz, przyczepny, no nie? A tutaj robimy time attack, jednocześnie mamy driftować w jakiś określony sposób, tak? Wow! Pff, w ogóle odbiło go w drugą stronę. Ale sprawdźmy jeszcze tuning samochodu. Okej, tuning zaawansowany. Żeśmy tam dali chyba opony super... Aha, hamulce mamy jeszcze, zobacz. Napęd, dobra. A co z geometrią? Tutaj mamy wszystko stokowe, tak? Ajajajajaj. Pokaż mi ten samochód od dołu. No to dlatego on nie hamuje, bo on nie ma dobrych hamulcy, dobra. Spróbujmy może hamulce mu lepsze zainstalować. Ale samochód jest i tak taki latający, no. Wchodzisz w te zakręty i on już sam zaczyna, wiesz, rotować. Nic specjalnie nie robisz z biegami i tak dalej.
Także myślę, że w tej grze nie da się zrobić tak samochodu typowo pod time attack, bo po prostu ona tak ma, no. Spróbujmy natomiast dać sobie wielotoczkowe, jakieś zaciski hamulcowe, jakieś kozackie, ogromne tarcze i zobaczymy, co się uda nam wykombinować. Może akurat poprawienie hamowania sprawi, że samochód lepiej będzie jakoś się zachowywał. Jeszcze zastanawiam się nad tym zawieszeniem, ale to kupa roboty jest, strasznie dużo roboty. No dobra, lecimy i tak, bierzemy sobie ogromne tarcze, jakieś tam uniwersalne. Czekaj, tutaj mamy chyba różne typy jeszcze. Nawiercana, tu jakaś taka, dawaj to co już mamy, to jest chyba najlepsze, no nie? I dajemy zacisk, jakiś tam, wiesz, najmocniejszy jaki jest. Tutaj można sobie nie tylko wybrać, aha, czekaj, bo to jest 2300 Nm i tutaj też, okej. Tutaj mamy 1700, dajmy te najmocniejsze, no. Stopping power, dodaliśmy już i z tej strony tak samo dodajemy stopping power. Ciekawe co by się stało, jakbym z jednej strony zainstalował takie hamulce, a z drugiej takie. Zainstalujemy. Ogromne to tarcze, co jeszcze? Wentylowane, jakieś tam wietrzone. Cuda nie widy. Dobrze, to mamy. Instalujemy koło. Spróbujemy na samych hamulcach coś ugrać. A jaką my tu mamy skrzynię biegów? Sześciobiegowa, ale jaka? Tu jest V8, R rotacyjne. Okej, to mam, tak? Tu chyba mogłem sobie biegi regulować, no nie w tym aucie. Tak, dobra, to mam tą dobrą skrzynię biegów. To zawieszenie mnie niepokoi. Tak myślę, że też handling samochodów się znacznie zmienia, jak instalujemy to dobre zawieszenie. Ale zobaczmy, co się stanie, jak dam same hamulce ulepszone. Czy samochód faktycznie będzie... No powinien lepiej dohamowywać, no nie? No przecież jak? To jest oczywiste. To i fajnie, bo mamy zacisk oddzielnie do hamulca ręcznego i oddzielnie do hamulca nożnego. Normalnie w samochodach to gdzieś tam albo w środku jest jakiś taki zacisk, co się tak rozszerza na tarczę. Tak jak mamy, no nie do driftu samochód przygotowany, a tutaj jest konkret. Dobra, to te adaptery jeszcze musimy wywalić, bo musimy dać większe, nie? Też da się dać 350 mm hamulca ręcznego, tarczuchę. On powinien teraz, słuchajcie, jak tylko dotknę, jak tylko pomyślę o hamowaniu, to samochód powinien się już w miejscu zatrzymać. Takie hamulce powinny być. Dobra, to koło już zakładamy. No niestety nie da się tutaj 19 dać z szerszą oponą. Dziwnie by samochód wyglądał chyba, co? Wtedy tu musimy to odinstalować. Instalujemy tak. No, instaluj się, ok. I z drugiej strony aoki. No i dobrze, mamy to. Samochód powinien lepiej hamować. Powiem wam, że on prowadził się tragicznie. A jednak prowadzenie też tutaj ma duże znaczenie, no nie? Więc tak, hamulce możemy sobie... Stosunek do hamowania. Hamulec ręczny. ABS! Proszę bardzo, możemy włączyć ABS, zajebiście. Gdzie to jest? To jest ważne. No z napędem tu nic nie zrobimy, a przydałoby się ustawić dyferencję. Dyferencjał możemy szybciutko zainstalować. Nie, bo tutaj chyba nie powrze go problemu. Ściągamy wał i ściągamy dyfra. O! Instalujemy dyfra. Boys, zobaczcie. Niezespawany. Ha! Ograniczony poślizg, dajmy sobie taki. To jest ograniczony, no nie? Ach, to nie jest jeszcze to. Ale to już powinno sporo dać, jeśli chodzi o prowadzenie. No bo w końcu dyferencja to jakby... Pierwsze co się robi, samochód do driftu, to się bierze dyferencjała i się go spawa. Nawet się sam silnika nie wymienia, ani nic, nie? Dobra, jeśli chodzi o skręcanie, na razie wszystko tutaj zostawimy, ale dyfer, właśnie. Dobrze, że mi powiedzieliście o tym podczas odcinka. Idziemy na test i zobaczymy teraz. A, czekaj, co tu jeszcze u mnie? Trzeba go sprawdzić, tak? Zobaczymy, czy mu koni mechanicznych przybyło. To by było dziwne, jakbyśmy wymienili dyferencjał, by mu koni przybyło, no nie? Standardowe zawieszenie. Ten samochód dalej driftuje, a cośmy tutaj... Wow! Ale żeśmy czas poprawili! Już tak z dupy zrobiłem? Czekaj, jeszcze raz pojadę! Ty, zdobyliśmy złoto! Zrobiliśmy samochód do time attacku! Nie no, tutaj mamy dużo mocy, samochód jest ultra lekki. To by było w sumie dziwne, jakby go nie rzucało, prawda? Ja jeszcze ten dyferencjał tam, zobaczę ten tuning dyferencjału, bo może uda się zrobić tak, żeby samochód w ogóle nie miał tego ograniczonego poślizgu, ale złoto zdobyte za pierwszym przejazdem, no nie po zdemontowaniu hamulcy. Ja myślę, że ten dyferencjał też sporo dał, ale zaraz zobaczymy jeszcze te ustawienia.
Zobaczcie, dwójka, ta skrzynia biegów... teraz wyleciała totalnie. Ta skrzynia biegów jest trochę za długa chyba, nie? Do tych timeout. Powinniśmy te biegi trochę skrócić jednak. To jest najsłabszy rotor, jaki mogłem tutaj zainstalować. Dobrze, zobaczmy, co my tu możemy jeszcze zrobić. Napęd. Przełożenie przy... O, widzicie? I tutaj zróbmy na przykład ustawienie takie, nie? 36, coś takiego. Biegi... A gdzie jest final? Ja nie wiem, w którą stronę się to skraca, to jest dziwne, ale okej, może tak. Dajmy coś takiego. Aha, bo tutaj mamy to dokładnie pokazane, okej. Także dyferencja, tutaj jeszcze trzeba było to zrobić. Zawieszenia na razie nie mamy zrobionego. Zróbmy sobie test, chociaż tutaj to nie ma znaczenia, na hamowni, no nie? Byleby się koła kręciły. Okej, chodźmy w takim razie na test. Ale driftuje, no kurde. Tutaj ta fizyka jest w grze zrobiona w taki sposób, żeby samochody driftowały. Jednak mimo wszystko dało się zrobić ten time attack w taki sposób, żeby przejechaliśmy bez driftowania, tak jak się powinno robić time attacki. Ale to jednak nie to, no. To nie jest taka jazda po torze, jedziemy od lewej do prawej, że patrzymy, gdzie jest szczyt zakrętu, tak? W pewnym momencie samochód zachowuje się tak, jakby w ogóle nie miał trakcji. Spróbujemy jeszcze raz. Poprawiłem swój czas! Chyba. Takie mam wrażenie przynajmniej. No dobra, chodźmy na następne wyzwanie i zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Tutaj nie mamy już takich ostrych chyba zakrętów nawrotek, więc może będzie lepiej. Aha, tu jeszcze możemy zrobić stosunek hamowania, dajmy na 60%. Hamulca ręcznego prawie że nie używam. Ale patrzcie, ABS nam się znowu nie zrobił, no nie? Wtedy to zaakceptowałem i jakoś teraz pojawiło mi się, że znowu nie działa. To co? Aha, dobra, tutaj mamy tak dobrze. A co to jest przełożenie? Co to jest przełożenie dyferencjału? Ty. Nie wiem, co to jest. Muszę sprawdzić. Dobra, przełożenie z tego, co przeczytałem, to jest różnica obrotu kół w stosunku do obrotu wału napędowego. I wydaje mi się, że powinniśmy tą wartość ustawić jak najniżej, żeby koła z tyłu nie obracały się bardzo szybko. Takie przynajmniej mam... tak to przynajmniej zrozumiałem, jak czytałem sobie teraz tak na szybko. Będę musiał w tym posiedzieć, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Przeczytałem w ogóle o jakichś sprzęgłach na tym... na dyferencjale, że tam są jakieś... Yeah! Co to jest? Jakieś torseny, nie torseny? Boże, tutaj chyba tego nie ma, nie wiem. Dobra, nieważne. Próbujmy teraz z tym pojechać, tylko czekaj, bo myśmy tam wzięli wyzwanie. Czy one się robią już nam od nowa? Nie, no jest próba czasowa. Już jest 16. To czemu mi tutaj tego nie robi? Tutaj mi jakiś wybrało pojedynczy przejazd, nie wiem czego. Dobra, nieważne. Jedziemy to i zobaczymy, jak tutaj sobie poradzę. O kurde, ty. Pana to. Ty! Jak samochód skręca teraz? Damn! Srebrne trofeum, ale kurde! Niewiele mi zabrakło do tego, to był pierwszy przejazd. Dawaj. Gdzieś jak skręca? W ogóle nie driftuje. Teraz zadriftował. Wow! Prawie się udało. Tutaj już mi zaczął wylatać. Ja mam ten wygląd, jakieś niskie obroty w tym samochodzie. Może na jedynce jedźmy. Ej, jedynko, ja chyba wydłużyłem te biegi, ja nie skróciłem. Nie wiem, ty, ale zrobiliśmy. Wow, i mam samochód do time attacku. Tu mamy jakiś naprawdę bardzo długi time attack, więc dopiero tutaj sprawdzimy, co ta fura potrafi. Będziemy mogli wbić w końcu dwójkę normalnie jakoś, no nie? Zaraz zobaczymy. Ale patrzcie, jak skręca, ty. Czekaj, gdzie mam jechać? A tu! Dalej fura próbuje driftować, no. Wow! Hahaha!
Ty, what? Ej, patrzcie jak zajebiście. Ej, zrobiłem samochód do time attacku. Jeszcze pewnie będę musiał go trochę dopieścić, ale zobaczcie jak już fajnie skręca. Chyba Mazda będzie spoko do time attacku. Mocy mamy wystarczająco dużo, żeby tu ogarnąć. Tutaj, no, ciekawe właśnie jak ona będzie teraz driftować, bo zrobiliśmy taki tuning, żeby samochód był jak najbardziej przyczepny. Jeśli chodzi o ten... Patrzcie, drift to... Aha, teraz jest bardzo łatwo przesterować furę, okej. No tak, bo przecież mamy tutaj zawieszenie. Zawieszenie mamy standardowe, więc wiadomo, że będziemy mogli łatwo przesterować, nie? Praktycznie każdy ślizg to jest przester i mało co możemy z tym zrobić. Ale pewnie jakbyśmy dali tutaj zawieszenie typowo driftowe, no to lepiej by furka sobie radziła, nie? A tak to przy wyjściu z zakrętu, ona albo w lewo ci za mocno odbije, albo w prawo. Albo po prostu przesterujesz nią, nie? Więc do Gymkany będę miał inny samochód, a ten będę miał typowo do time attacku. Prawdopodobnie i tak nie ominie mnie to, że będę musiał w nim wymienić całe zawieszenie, żeby można było sobie wszystko, wiesz, dostosować, wysokość samochodu, jakby sztywność tego zawieszenia, wszystko, no nie? No wtedy też samochód będzie inaczej działał, bo to nie tylko, że jak zainstalujemy sobie, wiesz, to zawieszenie do driftu, to będziemy tylko i wyłącznie driftować, tam jeszcze możemy sobie zmniejszyć na przykład kąt skrętu, zwiększyć kąt skrętu i też porobić sobie jeszcze bardziej tak szczegółowo samochód do time attacku. Także będziemy musieli to koniecznie zrobić do tej Mazdy, ale tak, już teraz prowadzi się bardzo ciekawie, prawie tak jak w tych takich grach wyścigowych typu Assetto Corsa. No tutaj dupa jeszcze rzuca, ale samochód jest na pewno bardzo lekki, bo jest odciążony i mamy prawie 600 koni mechanicznych, tak? No to trudno, żeby ten samochód nie rzucało, jak dodamy więcej gazu. Ale patrzcie, jestem w stanie pokonywać te zakręty prawie że bez ślizgu. Jeszcze mógłbym coś tutaj poprawić w tym tuningu, albo dać inne opony, bo może te opony są jakieś takie nie... Ale kurczę, coraz bardziej zbliżam się już do tego etapu, gdzie naprawdę samochód jest mega przyczepny. Dajcie znać, co myślicie o tym, napiszcie w komentarzach. No i co, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, hejas!